Sezon kulturalny, podobnie jak, miejmy nadzieję, wiosna w pełni. Tym razem w Zamku Piastowskim czeka nas spotkanie z wyjątkowym artystą i wyjątkowymi płaskorzeźbami. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na pierwszy w tym roku wernisaż w Galerii Krużganki w Zamku Piastowskim. Tym razem na ścianach zamku zawisną piękne płaskorzeźby autorstwa Piotra Zielińskiego, który jest mieszkańcem gminy Bobrowice. Oprócz płaskorzeźb pojawią się również rzeźby przestrzenne, więc to jest niesamowita wystawa, która łączy przepiękną sztukę. Tego jeszcze u nas nie było. Nie było takiej wystawy rzeźbiarskiej. Jest to nasz pierwszy raz, więc mam nadzieję, że mieszkańcom, ale przede wszystkim miłośnikom naszych wernisaży przypadnie ona do gustu. Osoba Piotra Zielińskiego nie jest obca krośnianom, dlatego tym bardziej warto zapowiedzieć to wyjątkowe spotkanie. Piotr Zieliński współpracuje z Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek już bardzo długo. Gościliśmy go już w Zamku Piastowskim podczas turnieju rycerskiego, na którym prezentował żywą rzeźbę, czyli na oczach widzów rzeźbił fajne i ciekawe prace. Natomiast w tym roku pojawił się pierwszy taki pomysł, żeby zorganizować jego wystawę. Jego kolekcja już jest bardzo duża i naszą galerię zapełni. A będzie co podziwiać. Rzeźbi on wiele wspaniałych rzeczy. Rzeźbi rzeźby sakralne, naturę, przyrodę, ptaki, zwierzęta, więc w tym roku stwierdziliśmy, że warto byłoby go zaprezentować w Zamku Piastowskim. I słusznie. Otwarcie wernisażu w piątek 24 lutego o godzinie 18:00.